Trzecia edycja festiwalu InGarden za nami. Była dojrzałość, były enklawy, a teraz powroty. Powroty do natury, powroty do czwartej przyrody, powroty do zdrowego miasta, powroty do zdrowych ogrodów. Architekci, architekci krajobrazu, projektanci ogrodów pokazali swoje dzieła w postaci ogrodów pokazowych. To głównie ogrody ideowe, takie, które mają nam coś mówić. Ale oprócz tego organizowaliśmy warsztaty dla dzieci i dorosłych, Wiciewianków, czy na przykład warsztaty zrobienia poidełek dla ptaków. Nie obyłoby się też galerii w krzakach, galerii w świniarni, czy galerii na ścianie. Czwarta przyroda, która czeka na odkrycie zarówno przez projektantów, jak i wszystkich mieszkańców miasta. To banki bioróżnorodności, to enklawy dla tej prawdziwej przyrody, która nas powinna otaczać. Wysnuliśmy tu też pojęcie zarastania, czyli kontry do betonozy. Pokazaliśmy to na różne sposoby, poprzez rozszczelnianie placów betonowych, poprzez rozszczelnianie kostki przy elewacjach. Pokazaliśmy też trochę w prześmiewczy sposób to, co dzieje się z polskim krajobrazem. Mieliśmy galerię memów. Obiegi zamknięte. To temat kolejnego festiwalu InGarden już za rok, czyli cyrkularność i cyrkulację. Zapraszam Państwa już w przyszłym roku na kolejną edycję, w której znowu na różne sposoby pokażemy, jak zdrowo żyć w przestrzeni miasta.